Witajcie na kanale Math Magic. Za mną widzicie to, co rozrysowaliśmy tutaj w poprzednim odcinku, gdy tłumaczyłem, jak wyprowadzić pole powierzchni różnych figur i co to znaczy pole powierzchni. Doszliśmy do wniosku, że pole powierzchni na przykład w 24 metrów kwadratowych to nic innego jak fakt, że można w jakiejś figurze zmieścić 24 kwadraty. No i próbowaliśmy wcisnąć te kwadraty tutaj w prostokąty, równoległoboki i trójkąty. No i skończyłem na okręgu. No i co zrobić z tym okręgiem? Oczywiście jest pytanie, ile kwadratów możemy wcisnąć w ten okrąg. Starożytni Grecy myśleli, aż w końcu wyginęli i nie odpowiedzieli na to pytanie, ile kwadratów można zmieścić w okręgu, a właściwie pytanie sprowadzało się do tego, czy można zbudować taki kwadrat o takim samym polu powierzchni jak okrąg. Czyli nasz okrąg ma tutaj jakiś promień R, czyli po angielsku radius. Pamiętajcie, uczymy się na tym kanale również angielskich terminów matematycznych. R równego 1. W takim razie pole powierzchni tego okręgu to jest pi razy r do kwadratu, czyli pi razy 1 do kwadratu, czyli po prostu pi. No i teraz odwieczne pytanie, które nie uzyskało rozwiązania aż do XIX wieku. Czy uda się zbudować metodą konstrukcyjną kwadrat o takiej samym polu powierzchni? No i pole tego kwadrata, żeby się równało pi, to znaczy, że jeden bok do kwadratu musi być równy pi, co oczywiście wymusza, żeby bok kwadrata był równy pierwiastkowi z liczby pi. I właściwie na tym się wszystko opiera. Czy potrafimy skonstruować długość o pierwiastek z liczby pi. Skonstruować to oczywiście znaczy, używamy tylko linijki i cyrkla. To jest mój cyrkiel przygotowany już do kolejnego odcinka o kwadraturze koła. Ale słuchajcie, właśnie sobie zdałem sprawę, że my nie wiemy, w jaki sposób starożytni Grecy brali pierwiastek z liczby. Jak dodawali, odejmowali, już wam wcześniej pokazywałem, ale w jaki sposób brali pierwiastek. Nie mieli takiego ładnego symbolu. W ogóle nie mieli żadnej algebry. Po prostu musieli polegać na geometrii. Więc dzisiaj wam pokażę, w jaki sposób Grecy brali pierwiastki, a dopiero w przyszłym odcinku będzie bardzo ciekawy o tym, o kwadraturze koła. Czyli jeszcze, żeby tutaj to podsumować, chcemy, żeby pole tego okręgu było równe pole kwadrata. Pytanie odwieczne, czy da się coś takiego skonstruować, ok? Dobra, zmazuję tablicę, potrzebuję trochę miejsca i nauczymy się brać pierwiastki. No i to jest nasz odcinek A. No i teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na egzaminie gdzieś tam w szkole pitagorejskiej i macie za zadanie wyprowadzić pierwiastek z tego, z tej długości, z tej liczby A, z tej długości A. Ok, co robi w takim czasie starożytny Grek? Otóż przede wszystkim bierze jakąś jednostkę, nie wiem jaka jest jednostka, ale jest to jeden, oni nazywali to unit, i dodajemy tutaj z jednego końca od A, w ten sposób. Czyli ten cały odcinek od tego krańca do tego krańca, nazwijmy go może od A do B, ma odcinek A plus 1. Zgoda jak na razie? Świetnie. Teraz podzielimy sobie ten odcinek na połowy. No i to jest połowa odcinka AB, nazwiemy go C, ponieważ będzie to centrum, czyli środek naszego okręgu. A właściwie pół okręgu, może wyczyszczę tutaj te niepotrzebne ślady. No i teraz, pamiętacie, w tym miejscu, gdzie dodaliśmy tą jedynkę, opuszczamy, czy przeciągamy taką prostopadłą aż do górnej granicy tego półokręgu, w ten sposób. No i nazwijmy to może odcinkiem DE, to jest oczywiście kąt prosty, więc taki mały kwadracik tutaj w tym rogu się należy. Ok, i teraz, to jest oczywiście półokrąg, no więc jeżeli jego
jego średnica, nazwiemy to D. D, ponieważ jest to diameter po angielsku, czyli średnica. Średnica jest to oczywiście cała ta długość A plus 1. A zatem promień, czyli po angielsku radius, w skrócie ma literka R, jest to połowa średnicy, czyli A plus 1 przez 2. Ten dystans tutaj to jest A plus 1 przez 2. Teraz chciałbym się skupić jeszcze na tym dystansie. To wiem, ile jest A plus 1 przez 2, to jest 1. Jeszcze bym chciał wiedzieć, ile jest CE. A CE można rozpisać w ten sposób, że jest to nasz promień BC minus BE, prawda? No ale wiem, ile jest promień. Promień jest A plus 1 przez 2, czyli BC jest A plus 1 przez 2, a BE jest 1. Zapiszmy to. No i teraz to należy trochę uprościć. No i C jest w ten sposób rozpisany A minus 1 przez 2. No i jeszcze jeden krok w tym wszystkim. Należy tutaj poprowadzić tą przeciwprostokątną, gdyż jak wiemy, to jest kąt prosty, dlatego przeciwprostokątna się należy i jak tylko macie kąt, trójkąt prostokątny, wtedy już wszystko zaczyna być o wiele łatwiejsze. No i nasz odcinek DC jest przeciwprostokątną, więc pamiętacie odcinek o najważniejszym twierdzeniu w historii matematyki, oczywiście twierdzenie Pitagorasa, CD do kwadratu jest równe CE do kwadratu plus DE do kwadratu. Zapiszmy to. I to jest nasze twierdzenie Pitagorasa. Przyjrzyjmy się temu uważnie. Co to jest DC? DC to jest ten odcinek, czyli nasz promień, promień tego półokręgu. Czym jest CE? CE jest tym odcinkiem. Mamy go już zapisane i ma ten parametr, tą liczbę A. Jedyne, czego tutaj nie wiemy, jest to ten odcinek DE. Może rozwiążmy go właśnie z punktu widzenia DE i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ha? No dobra, żeby to rozwiązać, pamiętacie, jak można fajnie rozpisać różnicę dwóch kwadratów w ten sposób. Przypomina wam się coś z podstawówki albo z liceum, z gimnazjum. Dobra, DC. Czym jest DC? DC to jest oczywiście promień. Promień A plus 1 przez 2. CE to A minus 1 przez 2. A się skracają, jedynki się skracają i zostaje nam, czyli DE do kwadratu równa się A. DE do kwadratu równa się A. Zapiszmy to w skrócie i wywnioskujmy, co z tego wynika. Chyba już wiecie, prawda? DE do kwadratu równa się A, czyli DE równa się co? Czyli DE równa się pierwiastek z A. No i tylko tyle i aż tyle. Jeśli to jest A, to jest tutaj pierwiastek A. Tak, w taki sposób starożytni Grecy musieli konstruować, żeby w ogóle pokazać pierwiastek z jakiejś liczby. Co, jesteście już gotowi pierwiastkować jak starożytni Grecy? Mam nadzieję, że tak. Nie udawajcie Greka. Pokażę wam szybki przykład i wtedy będzie wszystko o wiele jaśniejsze. Wyobraźcie sobie, że siedzicie na klasówce w starożytnej Grecji i macie za zadanie wyciągnąć pierwiastek właśnie z tej długości. Oczywiście 4 jednostki, czyli teraz mamy luksus napisać sobie 4, ale wtedy nie mieli takiego luksusu. Pewnie by nazwali to welta, ponieważ czwarta litera greckiego alfabetu to właśnie welta. No i wyciągnij teraz pierwiastek z welty. No i nie macie kalkulatora, nie macie ściągi, jedyne co macie to cyrkiel i linijkę, ok? Ale wiecie dokładnie co robić, właśnie wam pokazałem. Teraz wszystko oczywiście przyspieszę, ale wiecie co zrobię. Dodam jeden, podzielę ten odcinek na pół, zrobię półokrąg, pociągnę tutaj tą prostą i ta prosta, ten odcinek będzie pierwiastkiem z welty, ok? Przyspieszamy. No i tyle, zadanie wykonane. Oto jest pierwiastek z welta, czyli teraz na nasze oczywiście pierwiastek z czterech
czyli 2. No, pamiętajcie, czasami właśnie nauczyciele pokazują, mówią wam, żebyście pokazywali wszystkie kroki, prawda? Oczywiście ja to trochę oszukałem, bo powinien skonstruować tutaj prostopadłą, a tak trochę już przyjąłem na oko, ale ten odcinek już się trochę dłuży, więc trochę to skróciłem. Chcę jeszcze tego sprawdzić, jak bardzo jestem blisko. Otóż to jest dystans około 4¾ cala, czyli to powinno być dwa razy tak, czyli około 9,5 cala. Zobaczmy. Ty no, jak w mordę strzelił, od zera, tu jest 10, tu jest 9, rzeczywiście 9,5 cala, czyli dokładnie tak, jak miało być. O kurczę, zapomniałem o czymś, muszę to zmazać i zrekonstruować poprzednią tablicę. Chciałem coś zauważyć tutaj, może nam się przyda w kolejnym odcinku. Czym jest tak naprawdę A? A to jest cały promień, przepraszam, cała średnica minus 1, prawda? No tutaj można to zapisać, zobaczcie. A to oznacza, że długość tego jest to pierwiastek z całej średnicy minus 1. Dlaczego to jest przydatne? Zobaczcie na tą drugą przeciwprostokątną. BD jest przeciwprostokątną tego trójkąta prostokątnego, czyli znowu możemy użyć najważniejsze twierdzenie w historii matematyki, twierdzenie Pitagorasa. Zobaczcie. BD do kwadratu równa się 1 plus A, czyli BD równa się pierwiastek z 1 plus A. Czyli jeżeli antyczny Grek chciał pokazać pierwiastek z tej długości, no cóż, jest ukryty tutaj, a pierwiastek z tej długości jest ukryty tutaj. Będzie nam przydatne w kolejnym odcinku Mathemagics, gdy będziemy w końcu kwadratować koło albo kołować kwadraty, a na tyle, dzisiaj to na tyle, oczywiście wiszę wam pompki, dzisiaj jest 12 odcinek, ale wiszę wam 13 pompek, gdyż w poprzednim odcinku zrobiłem o jedną za mało. Oczywiście wszystko w szczytnym celu 1000 subskrybentów przed setnym odcinkiem, także zapisujcie się, kochani, dzielcie się tym kanałem, dajcie kciuki do góry, to mi na pewno bardzo pomoże i no cóż, słowo się zrzekło, także do robienia pompek. A, byłbym zapomniał, to jest mój ostatni odcinek we wtorek. Od przyszłego tygodnia Mathemagics będzie w każdą środę o godzinie 14. Godzina się nie zmienia, ale jeden dzień w tygodniu przesuwam. Będzie to bardziej współgrało z moim obecnym grafikiem. Ok, 13 pompek, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Ok. 13 pompek mi się udało. Kochani, dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć.